Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zsynchronizować długość sampla do tempa kawałka. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Boniface, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips, jak co wtorek o 18. Dzisiaj pokażę Wam prosty trik, który pozwoli Wam automatycznie dostosować długość sampla, długość loopu powiedzmy bardziej może w ten sposób, do tempa kawałka. Mamy tutaj, no powiedzmy, że taką kompozycję złożoną z loopów, jeżeli dużo z loopów korzystacie, to na pewno ta sytuacja jest Wam znajoma. Mamy trzy loopy w zasadzie, które brzmią w ten sposób. Nie jest to nic specjalnego, ale powiedzmy, że w jakiś sposób tam do celów demonstracyjnych może nam posłużyć. Mamy ustalone tempo 140 bpm, jak widzimy nasza gitarka jest w 70 bpm, ale to niczemu nie szkodzi, no bo to wiadomo, jest po prostu zdublowane tempo do 140 i w tym momencie wszystko jest zsynchronizowane z tempem. Natomiast jeżeli zaczniemy sobie to tempo zmieniać, to nagle zaczną się dziać dziwne rzeczy i cała kompozycja w zasadzie nam się rozjeżdża i nie jest to przyjemne. Jeżeli chcielibyśmy na przykład sprawić, żeby nasze loopy się nie rozjeżdżały, jednocześnie brzmiały w taki sam sposób, ponieważ nie chcemy ich, wiadomo, sztucznie obniżać, jeżeli chodzi o wysokość, albo podwyższać, no to jest jeden prosty trik, który powinien w tym pomóc. Mianowicie wchodzicie sobie w Tools, następnie Macros, no i tutaj wybieracie sobie opcję Switch All Audio Clips To, no i teraz możecie albo Real Time Stretching, albo Resampling. Resampling powoduje, że długość klipów nie będzie Wam się zmieniać, ale będzie się Wam zmieniać strojenie danych audioklipów, tudzież loopów, natomiast jeżeli wybierzecie Real Time Stretching, to wyskoczy Wam taki komunikat, klikacie sobie OK. W przypadku niektórych loopów może to nie działać, natomiast co do zasady jeszcze mi się nie zdarzyła taka sytuacja. No i teraz jeżeli zmienicie sobie tempo, tak jak widzicie, loopy zostają w tym samym miejscu, nie skracają się, nie wydłużają, jest to cały czas to samo. Jeżeli sobie puścicie taki loop na przykład po podniesieniu BPM-ów, to brzmi on dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o wysokość dźwięku, natomiast zmieniła się tylko jego długość, szybkość odtwarzania, prawda? Jest zgodna z tempem, do którego podnosicie Wasz kawałek. Jeszcze dla demonstracji, jeżeli sobie wejdziecie tutaj i wybierzecie sobie resampling, ponownie wyskoczy Wam podobny komunikat. No i teraz, jeżeli sobie puścicie, to rzeczywiście słychać, że wysokość dźwięku się zmienia w zależności od tego, czy obniżamy tempo, czy podwyższamy je. Tak to działa, moi drodzy. Jeżeli chcecie, żeby Wasze loopy nie zmieniały wysokości, a utrzymywały cały czas tę samą długość, niezależnie od tego, jakie tempo ustawicie, to wybieracie opcję Real Time Stretching. Tak jak tutaj ścieżkę dokładnie widzicie teraz, także klikając możecie sobie ustawić tego typu funkcję. I to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.